Nie zaobserwowałem jakichś niepokojących objawów odnośnie głośnej pracy silnika, wręcz przeciwnie, silnik pracuje cicho i spokojnie. Mechanicy zalecają mi zmianę oleju na 0W40, co podyktowane jest ich doświadczeniem. U nas wszystko jest proste, stosujemy oleje zalecane przez producenta. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Porsche Macan, rok produkcji 2020. Silnik 2.0 benzyna, 245 koni mechanicznych, przebieg auta to 85 530 km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Pierwszy raz w prowadzonych testach pojawia się Porsche i to będzie wyróżnikiem tego odcinka. Inicjatorem tego eksperymentu jest Bogdan. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o użytkowniku, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Bogdan skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. W środku znajduje się list przewodni, do którego wrócimy później. Teraz go tylko króciutko prezentuję. I dwie próbki. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów ponownie za chwilę. Do samochodu zalany został olej Mobil 1 ESP w klasie lepkościowej 0W20. Klasy jakościowej aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej, nie było stosowanych żadnych dodatków. Jeśli chodzi o instrukcję obsługi i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 4661 km, 60% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km. Brak dolewek, olej eksploatowany przez 12 miesięcy, nie była stosowana żadna płukanka silnika. W ramach dodatkowych informacji Bogdan napisał tak. Samochód od nowości zalewany jest olejem Mobil 1 ESP zgodnie z zaleceniami producenta. Nie zaobserwowałem jakichś niepokojących objawów odnośnie głośnej pracy silnika, wręcz przeciwnie, silnik pracuje cicho i spokojnie. Przy ostatniej wymianie oglądałem filtr oleju i też nie zauważyłem niczego niepokojącego. Sam jestem inżynierem mechanikiem z branży morskiej i trochę mam mieszane uczucia oglądając YouTube oraz wywody mechaników na temat stosowania oleju. Mechanicy zalecają mi zmianę oleju na 0W40, co podyktowane jest ich doświadczeniem. U nas wszystko jest proste, stosujemy oleje zalecane przez producenta, z tą różnicą, że niektóre oleje muszę wysłać do badania co miesiąc, a niektóre co 3 lub raz w roku. W moim przypadku jest to laboratorium Chevron Lubricants. Otrzymujemy pełną analizę przydatności oleju do dalszego użycia oraz zawartość poszczególnych pierwiastków, zawartość wody oraz TBN, nie wspominając już o charakterystyce lepkościowej. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, w pierwszej kolejności próbka oleju świeżego w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 41 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 178. Porównujemy do deklaracji producenta, otrzymujemy zgodność na poziomie umiarkowanym. Przechodzimy do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 40,2 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 8,1 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 179.
a to oznacza, że otrzymano wręcz idealne wyniki i z punktu widzenia lepkości tego oleju nie ma się czego doczepić. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy, eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne, zobaczcie jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Oglądamy plamy z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Co ciekawe, środek plamy ma bardzo dużą średnicę, co może sugerować, że tych zanieczyszczeń w oleju jest bardzo mało i są równomiernie w nim rozprowadzone. Ogólna kondycja oleju, patrząc po barwie, to środek skali. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, generujemy widmo różnicowe, czyli widmo oleju przepracowanego minus widmo oleju świeżego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jakie wnioski? Ogólnie otrzymano bardzo ładne wyniki, większość parametrów na zielono, kilka na pomarańczowo, ale w dolnych zakresach. W zasadzie jeden obszar jest dość enigmatyczny, ujemne pole powierzchni w zakresie 300-3600, z reguły obserwujemy tutaj wartości dodatnie, o czym mogą świadczyć ujemne wartości. Po pierwsze, degradacja jakiegoś dodatku, np. zawierającego grupę OH, w oleju zużytym jest go mniej, sygnał w widmie spada, pole różnicowe jest ujemne. Po drugie, jeśli nie degradacja, to wypukanie lub rozpad polarnych dodatków. Podczas pracy silnika dodatki mogą się rozkładać, np. inhibitory utleniania, detergenty, co powoduje spadek intensywności sygnału OH. W takiej sytuacji ubywa grup hydroksylowych względem oleju świeżego i również pojawia się ujemny pik. I w końcu jest też kilka innych opcji, ale one raczej tutaj nie mają uzasadnienia, np. rozcieńczenie paliwem, czy też błędna kompensacja tła. Podsumowując, wartość końcowa wyrażona syntetycznym miernikiem to 90%, czyli wysoko. Wydaje się, że wartość użytkowa tego oleju jest jeszcze wciąż bardzo duża. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!